O! No to nieźle. A jakie tam chłopaki plany na wieczór macie? Coś tam robicie? Nie wiem, coś ten? Nie? Okej, no trudno. W naszym świecie co 60 sekund będzie zmieniała się grawitacja. Ale poza tym, wszystkie bloki w grze także dostaną grawitację. Co oznacza, że mogę mieć problemy ze stawianiem bloków w miejscach, gdzie nie powinno się ich stawiać w normalnym świecie. W sensie, kamień się nie będzie już trzymał ściany, bo... jak niby? I wychodzi na to, że mam teraz 2 minuty, żeby się przygotować, zanim wszystko zacznie się dziać. Więc w tym czasie muszę zostawić łapkę w górę i subskrypcję, no bo tak robią najlepsi widzowie na świecie. Chyba, że jesteś gałganem i nie zostawiasz, to... to musisz mieć świadomość tego, że jesteś gałganem, no. Czemu jestem w dżungli? Ja bym chciał do wioski gdzieś. Czemu mi się tak ryj świeci, halo? Dobra, żeby mi to jaj nie było, czekaj, ja jestem ciekawy w ogóle jak to działa. Weźmy sobie blok ziemi i sprawdźmy, czy faktycznie ta grawitacja na blokach działa normalnie. O! No to nieźle. To ja nie wiem, a czekaj, a jeżeli sobie postawię ten blok na przykład tak, żeby się podsadzić tutaj, żeby na przykład przeskoczyć, to też będzie to spadało? Czy tylko tak na drzewach? Nie, no jest. Normalnie się trzyma. Heh, można? Można. O! Co zrobiłem? Ty! Żeś wszystko popsuł! Nie rozumiem trochę jak to działa, czy to ziemia musi być przy ziemi, żeby działało? Dlaczego taki ryj mam dziwny? Głupia kamera się psuje. Dobra, przepraszam bardzo, ej, teraz chociaż będę coś widział. I... gdzie lecisz, mały? Czy to teraz będzie tak, że... ja będę... spadając, te moby zginą? Ej, tam jest wioska, bardzo fajnie. Co się stanie, jeżeli to się skończy? Czekaj, bo za ile czasu to zniknie? Ja będziesz musiał nad wodą chyba być. Dlaczego akurat teraz się zmieniło? Na ile się zmieniło? Na 37 sekund? Panu Bogu w okno wlecę, co się dzieje? To se drzewo nazbierałem. Fajnie. Ty! Tam jest golem, dawaj do niego! Ja zdążę do niego dolecieć? 17 sekund, ja już nie wiem gdzie jest woda totalnie pode mną. Jestem tak wysoko! No 400 bloków! Proszę mi tą grawitację ogarnąć w tym momencie. On tu był. Czemu mi zniknął? Halo? Tutaj był Zbyszek. Oj? Oj? Oj! Cześć chłopaki! Co tutaj się stało? Gdzie ja jestem? Wszystko wszystkim, ale mi to za bardzo zaczyna niszczyć głowę, no halo, gdzie mnie to wywaliłem? W wiosce już byłem! Czy jestem chociaż niedaleko miejsca, w którym... dobra, tam jest dżungla, więc jestem chyba niedaleko. Jak nie fajnie! A co z tymi mobami wszystkimi? One normalnie będą latały, czy one wszystkie zginęły sobie? Wiecie, jakbym się na przykład schował pod czymś, to jestem w stanie się zablokować, żeby taki la... Aaaa! Pod drzewo! Nie zdążysz już! No nie. Dobra, to znajdź wioskę, ale teraz już patrz, gdzie jest woda, to jest istotne. Zwiększę sobie widoczność czanków, żebym miał teraz łatwiej! Dobra, tam jest ta wioska i tutaj jest woda, okej, ja bym nad tą wodą chciał się zatrzymać. Ej, co tutaj się w ogóle stało? Zobaczcie to. Tu jest w ogóle wydupiona dziura. Weź nad tą wodę, żebyś trafił. Tu jest wydupiona dziura wielka, która rozniosła się tam, tutaj. Jaki kawał dro... ale skąd to? Co to uderzyło w ogóle tej? Ja jestem w ogóle nad tym? Nie, jeszcze nie. Jak on całkowicie w dół? Teraz jestem chyba nad tą wodą. Okej. Okay. A tam jest ładna wioska. Czy zwierzęta dalej są? Ja nic nie widzę. Jestem za wysoko. Ale chyba teraz jest krócej niż było wtedy, jakby tak mi się coś wydaje. Ja bym poprosił na dół już tak. Ja tam do wioski chciałem iść. Poprosiłbym o spadanie w dół już teraz. Przestań lecieć w górę. Andrzej, bo jak ja zaraz się do ciebie przejdę, to się skończy. No, dziękuję bardzo. Traf teraz do tej wody. Proszę, nie zepsuj tego. Oho! Jezu, jaka to jest prędkość, chłopie. Dobra, dawaj do tej wioski, ja tam muszę się po prostu wziąć i schować, jak będzie mi grawitacja się zmieniała. Tylko jeszcze, właśnie mówię, nie widziałem żadnego moba, jeszcze tutaj w zasadzie żadne mięso, czy coś mi się nie pojawia, nie wiem, czy one żyją, czy one latają, czy coś się z nimi dzieje w ogóle. Tam coś wydupiło meteoryt, skąd meteoryt tutaj, jak tutaj miała tylko grawitacja się zmieniać, a nie meteoryty spadać na ziemię? Proszę, żebym zdążył dojść do tego domu, ja nie wiem ile czasu ja mam, żeby znowu się grawitacja nie zaczęła zmieniać, gdzie był golem? Ej, jest golem. No bo golem musi przeżyć. A villagerowie? Są osadnicy? Czekaj, dawaj tutaj. O, ej, są. To o co chodzi? Takim cudem im się nic nie dzieje? Przecież oni też latają. Pa! Dlaczego tak powoli? Ty. O, golem! Żeś poleciał! Ja nie mogę już latać, ja muszę sobie załatwić teraz żelazo, żeby mieć wiadro przy sobie cały czas. Chłopaki, a kiedy wy wrócicie? Bo ja bym tak... ja bym tak potrzebował, nie? Delikatnie. Ja się boję te bloki stawiać, bo jeżeli teraz postawię blok, to nie wiem, czy te schody nie uciekną. I jak uciekną, to...
Mogę mieć mały problem, bo odlecę. Dobra, weź wejdź tutaj do środka. Ja dam radę ręką zniszczyć to może trochę potrwać chyba. Ja dzisiaj zdążę zniszczyć ten kamień, czy to za długo potrwa? Tak w międzyczasie chciałem poznać jeszcze genezę tamtego wybuchu. Do czego tam doszło, możecie napisać, bo jestem sam ciekawy, co to było i skąd się to wzięło. I łyczek kawusi trzeba wziąć, proszę, niszcz ten blog. Dobrze ci idzie, Andrzej. Już? O, fajnie, dziękuję. Teraz wyro, dobra, kliknę, że w razie czego odrodził się tutaj, gdzie jest golem? Proszę mi w tej chwili tutaj spaść, ja o! Co mój jest? On będzie szykał jak 150, on się kręci cały tam. Dobra, ja nie widzę innych bloków, zniszcz drzewo najpierw sobie, będzie fajnie. Cyk. Dawaj resztę. Żebym cokolwiek co jest mógł sobie ogarnąć zaraz. O! Ups. To chyba nie tak miało być. Zniszczyłem bloki, reszta mi spadła. To działa trochę inaczej niż gravel w tym momencie. Dobra, by trzeba było teraz workbenchik. Zrobić sobie tutaj patyczki. Zrobić sobie siekierkę. Zrobić sobie kilofik. Dawaj. A! O. Tylko nie wiem, ile mam teraz... Dawaj, może zdążę, może zdążę. Na! A! Zdążyłem ledwo, co bym znowu... Gdzie jest golem? On nie da rady tego przeżyć, on będzie... się rzeczy skręci w ogóle. No co za typ? Dawaj mi te bloki, to trzeba zrobić sobie jakieś rzeczy w końcu. Nie! 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 No nie! Woda. Tam jest woda. Dlaczego? No ta grawitacja mnie irytuje, jakby tego nie było, to ja bym dał radę na spokojnie sobie to zrobić. Chłopaki, lecę z wami, poczekajcie na mnie. Okej, chyba jestem nad wodą. Gdzie jest mój kolega? O Jezu, Zbyszek. Ten, o Boże, drogi. Zbyniu, ja nie wiem, czy ty dasz radę ze mną walczyć. Jak go walnę, on dalej będzie tak spinował, jakby tutaj... Zbychula! Chopi! Tylko najgorsze jest to, że ja spadam szybciej od nich. Oni mają jakieś efekty, żeby nie ginęli, a mnie tutaj cały czas wydupia! I mamy słońce. To jest słońce? To jest księżyc czy słońce? O! Dobra. Spadnij tylko traf, jakby to jest istotna sprawa w tym momencie. Dziękuję. Weź sobie żarcie, bo już głodny latasz, chłopi. Czy to jest w ogóle możliwe do przejścia w momencie, kiedy ja tak bardzo tutaj latam w kółko? Nie podoba mi się. Ty, ja to wszystko tutaj pospadało, zoba. A gdzie ja miałem workbenchik mój? O, jest, elegancko. Tu, tu... Nie! No, paszu! Idź! Aż, akysz! Akysz, no bardzo dobrze. Strasznie mi się wydłuża czas gry przez to wszystko, jakby tutaj... Czekaj, weź podejść tu. Zacznij niszczyć bloki. O. A! O! Paszą! Idź sobie. Będzie mnie gad tutaj bił. O, cyk elegancko tu, cyk elegancko. O, tam jest Zbyszek. Wróciłeś już? Wszyscy wrócili! Nie! Idź sobie! Ja nie chcę się z tobą teraz bić! To nie jest moment na takie rzeczy! Za głupek! Ale trzeba było... Co? Dlaczego to spadło? Workbenchik przyklej. Idioto. O! Nawet fajnie. Ja mam pewien plan, co mogę zrobić. Tylko muszę tutaj być nad Zbyszkiem i wiem już, jak go pokonać. Tylko kurde, to jest znowu mnie... A dlaczego one nie latają? Bardzo, ale to bardzo mi się to nie podoba, że one nie latają. Mam świetny plan i zaraz wam pokażę, co mi rozkminiłem w głowie. Pomysł świetny. To są ewidentnie chmury deszczowe. Myślę, że tutaj jednak by trzeba było się uzbroić w jakiś alert, żeby tutaj wieśniaków informować. Dobra. I teraz pacyk, jaki jest mój świetny plan. Lecę w to miejsce się przespać, żeby był dzień. Dobra, wy tam se latajcie, mnie nie obchodzi w tym momencie już. Gdzie jest Zbyszek? Czy Zbychula już spadł? Bo ja nie zdążę go utłuc normalnie, więc musimy zrobić to taktycznie. Zbyszku? Mój kolego drogi? A gdzie jest Zbyszek? Zbyszek leci! Zbyszek! Ja cię złapię! Dawaj, dawaj! No? No, chodź! Czekaj, on jest tu. Cyk! Raz, dwa... A! O! Zbyszek! Ale przesadził teraz! Dlaczego do tego doszło? Ale lagi mam. Dlaczego? Dlaczego mam lagi? Halo, gdzie... Tam jest Zbyszek. Ale kurde, no on mnie walnął. Nie! Zbyszek, no musimy jakoś to zrobić. Jakby... O! Zbychula! Damy radę! Tylko nie wiem, jak ja cię tym utłuc, jakby... Weź trzymaj to jedno mięso, co? Bo to ciężkie. Chłopaki, a wam jak się leci? Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Jakby ten plan jest świetny. Do wykonania, jak zawsze. Utłukę go w ten sposób w ogóle? Ja nie wiem, jak ja mam go utłuc. Przecież ja nie utłukę go z ręki, jak siekierą się za długo bije. Gdzie on zniknął? A ja słyszę, że go bije. Zbyszek. On się ze wstydu się schował. Czy ktoś jest w stanie policzyć, ile razy trzeba uderzyć Zbyszka, żeby on zginął z ręki? O! Nie!
Jak ja mam teraz to pozbierać? Ty! Szybko nad wodę. Teraz traf! 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 Proszę. Proszę, traf. O! I cyk elegant! A gdzie jest moje żelazo teraz? Co sobie utłukłem? Jest żelazo. No, bardzo dobrze. Mogę sobie zrobić wiadro i już nie muszę się tak męczyć. Ty, jak ten dom się głupio wygląda, jak to wszystko pospadało. Ja pierdzielę. Dobra, zrób wiadro, bo nic innego tutaj nie widzę, co mogę zrobić. Jakby tylko na to mi w tym momencie starczy. Ej, jeszcze w Netherze by jakoś dało się przeżyć, nie? Ale tutaj jest tragedia ogólnie, żeby cokolwiek zorganizować. Chłopaki, a wy jak się tam bawicie? Wy wiecie, co ja teraz muszę zrobić? Ja muszę zrobić... Słuchacie mnie w ogóle? Ja muszę zrobić ważną rzecz, wiecie? Jakby rozmawiać ze mną, ty co... Gdzie on poszedł? O! Chłopaki? Macie swoje wiadra, bo będziemy się zaraz świetnie bawić. Nie masz wiadra? No to... Co mam? Nie masz wiadra, no to... Jak nie masz, to życie, no! A jakie tam, chłopaki, plany na wieczór macie? Coś tam robicie? Nie wiem, coś ten? Nie? Okej, no trudno. Dlaczego wy wszyscy jesteście łysi w tych wioskach, jakby... ma ktoś włosy tutaj? Ja wam pokażę sztuczkę, chłopaki, zaraz. Ej, przepraszam bardzo, dlaczego on już spadał? Ej, chłopaki, dlaczego? Czemu oni są niżej? A już było tak dobrze, no! Ja się z nimi minę, czy oni razem ze mną będą spadać? Jakby tutaj, nie wiem... Złapać się ich mogę, cokolwiek? O! Nie złapiesz się ich! Musisz zrobić wiadro życia teraz, żeby przeżyć. Zrobisz to, czy nie zrobisz? Easy!